Dobry wieczór, 10 grudzień, witam w programie Global News, programie, w którym informuję o zagrożeniach, przemianach i ciekawostkach związanych z procesem globalnej transformacji Matrixa. W tym tygodniu zacznę troszeczkę inaczej. Zacznę może od rzeczy związanych z przełomem, jaki wiąże się z odkryciami ostatnio. A coraz więcej tego typu rzeczy przeglądam i myślę, że jest tu kolejna rewelacja taka, którą warto się podzielić. Odkryto starożytne zatopione miasto Herakleion. Francuski archeolog morski Frank Giodo natknął się na ciekawe zabytki, co doprowadziło go do jednego z największych odkryć w XXI wieku. Jest to właśnie to podwodne miasto, o którym wspomniałem. Miasto Herakleion zostało zatopione 1500 lat temu i to miasto zostało wymienione przez greckiego pisarza i historyka Herodota w V wieku przed naszą erą. Opowiedział on wspaniałą historię Heleny Trojańskiej, która podróżowała ze swoim trojańskim kochankiem o imieniu Paris do Herakleion, do portu zwanego Wielkie Bogactwo. Także port Wielkie Bogactwo. Zobaczyć mniej więcej, jak wyglądają takie migawki związane właśnie z procesem odkrywania tego miejsca. Odkrycie właściwie, jak wiele innych, miało miejsce dosyć przypadkowo. Giodo był w poszukiwaniu okrętów wojennych na Napoleona z 1978 roku. No i został właśnie w ten sposób nakierowany na ciekawe rzeczy, które znalazł po drodze. Były to kolosalne posągi bogini Izydy, bogini egipskiej, też boga Hapi i niezidentyfikowanego egipskiego faraona, wszystkich zachowanych w doskonałym stanie. Wraz z tymi właśnie wynalazkami, również które będą tutaj za moment chyba pokazane, zostało wykopanych również wiele innych rzeczy dowodzących właśnie, że coś w tym miejscu zostało jednak z tej historii starożytnej i należałoby właściwie teraz wszystko w jakiś sposób na nowo opisać. Tak? Właściwie w dziesiątkach sarkofagów, które znaleziono, również znaleziono mumie, zmumifikowane ciała też zwierząt uśmierconych w ofierze dla Amona Gereb, najwyższego boga Egipcjan. Zostało odnalezione wiele amuletów, w tym takich o podłożu religijnym, pokazujących takich bogów jak Izis, Ozyrysa i Horusa. Także mamy dosyć ciekawe odkrycie, które no, dosyć, można powiedzieć, nowym świetle stawia kulturę Egiptu. Dowody też wskazują na to, że Herakleion wsunął się do podwodnego grobu w okolicach VI lub VII wieku naszej ery. Odkrycie to teraz będzie dodawać takiej, można powiedzieć, innej głębi i też będzie dodatkowo rzutować na dalsze, można powiedzieć, rozpatrywanie historii, gdyż poprzednio, jak wspomniałem, również mieliśmy do czynienia z przełomowym, można powiedzieć, znaleziskiem właściwie artefaktów, bo to grupa była przecież różnych rzeczy dowodzących, że cywilizacja Majów była w kontaktach z istotami pozaziemskimi. No i tutaj mamy znowu kolejny element układanki, który, jak sądzę, oczywiście będzie musiał zostać w jakiś sposób zinterpretowany. Także na razie świat naukowy nie bardzo garnie się do tego, żeby w jakiś sposób ruszyć do całej dyskusji. Ja jeszcze tylko pokażę Wam, gdzie się to wszystko znajduje. Mamy tutaj Aleksandrię i właściwie jest to ten obszar. Jeśli dobrze to widać, właśnie to jest ten rejon, w którym zostało właśnie to znalezisko odkryte. Kolejną informacją, którą chciałbym się z Wami podzielić, będzie temat związany z Księżycem, a właściwie z tym, co zrobili w ostatnim czasie Chińczycy. Mianowicie wysłali również mnie, to zaciekawiło oczywiście, bo owa sonda
będzie miała swoją misję i oczywiście jest to jasna strona Księżyca, więc kontrowersji z pewnością za wiele nie będzie. Ale jest to pierwsza tego typu misja, która jest realizowana przez Chińczyków. Specjaliści z Boeing Aerospace Control Center poinformowali, że po 112 godzinach lotu sonda znalazła się już na orbicie księżycowej. Misja rozpoczęła się w poniedziałek 2 grudnia o 17:30. Została właśnie w tym czasie wystrzelona satelita. Także po przebyciu 350 tysięcy kilometrów rozpoczęto hamowanie sondy, które trwało 361 sekund. No, gdyby to oczywiście się nie udało, sonda musiałaby się roztrzaskać o powierzchnię Księżyca. No i także mamy ją teraz na wysokości około 100 km. Gdyby ten manewr tutaj, o którym wspomniałem, nie, w jakiś sposób zostałby zakłócony, no to oczywiście albo byłoby to minięcie się z orbitą Księżyca, co wiązałoby się z utratą satelity. No a tak póki co wszystko idzie zgodnie z planem. Ja właśnie obserwowałem również informacje związane z tym, jak służby, a właściwie jak Amerykanie podchodzą do tej właśnie misji. Mówi się też o tym właśnie, że no, tego typu zagrania, a oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, co jest na Księżycu jeszcze. Otóż no, cały, można powiedzieć, świat naukowy milczy na ten temat, a my doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że przecież Księżyc jest zamieszkiwany również przez inne istoty, zwłaszcza z drugiej strony, i tam właśnie póki co nie wybiera się żadna znana agencja kosmiczna. W każdym bądź razie jest to na pewno ważny element w całej tej układance, czy też jest tak, że Chińczycy sami szukają na własną rękę dowodów, czy też po prostu biznesu misja, i właściwie takie też przekonania się pojawiały, że Chińczycy chcieliby na nowo próbować jakichś rozwiązań energetycznych związanych właśnie z Księżycem, i mówi się o tym, że ta sonda właśnie właściwie cała misja będzie trwała około 3 miesięcy, i w tym czasie cały ten łazik, który jest transportowany, ja zapomniałem, jak się akurat nazywają te satelity, ale generalnie świat też o tym jakoś zapomniał, że mamy tam już od tego roku dwa obiekty, które regularnie okrążają. Ja jeszcze doszukam tej informacji, przejdę dalej. To, co jeszcze tutaj w ekonomii, gdyż należałoby zejść trochę na ziemię, to z takich rzeczy można było powiedzieć przełomowych. Teraz co nieco na temat sytuacji z dolarem. Jak podaje Independent Trader, Amerykanie są w zapaści gospodarczej, Chiny odchodzą od używania dolara, i teraz właściwie powinna nawiązać się dyskusja na ten temat, gdyż jak za chwilę pokażę, w wielu innych państwach już mówi się o tym dosyć oficjalnie, że skoro już procesy związane z ewakuacją z dolara no, są zapowiadane, no będzie to oznaczało w konsekwencji gigantyczny chaos, i o tym się już powoli mówi. Tymczasem no, mówi się generalnie już o tym, jak dolar będzie funkcjonował w najbliższych latach i czy w ogóle będzie funkcjonował. No i właściwie tu mam taki komentarz tego, że analityka, który powiedział, że właściwie nie mówi się prawdy na temat sytuacji ekonomicznej i w Ameryce, i jest to właściwie taki sam element, który stosuje się u nas w Polsce. Wszystkie te rzeczy są tak naprawdę cały czas ukrywane do samego końca. A my się dowiadujemy tutaj o tym, że chiński yuan bardziej popularny niż euro, także chińska waluta po wielu miesiącach intensywnej ekspansji stała się drugą najczęściej używaną walutą w globalnym handlu, i to właśnie komentuje się już w taki bardzo sposób dość emocjonalny, można powiedzieć. Na początku roku 2012 yuan był używany do rozliczeń handlowych zaledwie 1,9%, podczas gdy w ostatnim miesiącu odsetek ten wzrósł aż do 7
właściwie do ponad 8%. Dla porównania udział euro spadł i tak dalej. Można tutaj jeszcze powiedzieć, że to, co wypycha juana ponad dolara, jest też to, że Chiny podpisały 19 umów między bankami centralnymi umożliwiającym realizację wymiany handlowej właśnie przy użyciu swojej waluty i to też akurat pokazuje, jak ta chińska ekspansja bankowa wchodzi w nowy wymiar. Chiny obecnie są największym inwestorem na świecie, także tylko w ostatnich tygodniach w ręce Chińczyków przeszły flagowe budynki m.in. JP Morgana na Manhattanie czy Lloyds w Londynie, także Chińczycy również kupują banki. Także rola Chin gospodarczo zaczyna bardzo wyraźnie wzrastać i również takie komentarze pojawiają się z innych źródeł. Ja mam tu przed sobą tłumaczenie wypowiedzi jednego z analityków ekonomii pracujących dla Iranu. Akurat mimo iż było tak bardzo ciepło po tym ostatnim spotkaniu państw P5 plus 1 i było tak przyjaźnie w stosunku co do Iranu, to jednak retoryka tego, jak Iran widzi dalej ekonomię amerykańską, jest, myślę, tutaj bardzo konkretna. Analityk skrytykował amerykańskie media, że nie mówią prawdy o sytuacji gospodarczej. Media manipulują wiadomościami. Nowym kłamstwem jest to, że stopa bezrobocia spadła do 7%. Dla nich to jest oczywiście czysty nonsens. W rzeczywistości tylko 47% dorosłych Amerykanów ma pełnoetatową pracę. 40% amerykańskich pracowników zarabia mniej niż 20 tysięcy dolarów rocznie. Także wiele osób ma tak, że muszą polegać na kartkach żywnościowych, aby kupić artykuły spożywcze. I nawet jak wielkie banki otrzymują pakiet ratunkowy i notują rekordowe zyski, to płacą swoim kasjerom tylko 12 dolarów za godzinę przed opodatkowaniem, a płaca minimalna pracownika to tylko śmieszne 8 dolarów za godzinę, niektórzy nawet mniej. Tymczasem ceny idą w górę i to oczywiście będzie miało coraz większy wydźwięk. Ja tutaj zaznaczam również, że z dolarem jest również bardzo powiązana gospodarka strefy euro i kolejne rewelacje świadczące o tym, jaki to wspaniały wynalazek jest ta Unia Europejska. Liczby mówią same za siebie. Europejski Urząd Statystyczny podał, że w Unii Europejskiej 120,5 miliona mieszkańców, czyli około 25% ogółu, jest zagrożonych ubóstwem albo wykluczeniem społecznym. W 2008 roku zagrożonych biedą było 23,7%, także mamy wzrost i ten wzrost zapewne niedługo bardziej się zwiększy, jeżeli oczywiście Ukraina zechce dołączyć do eurokołchozu i tym samym dalej produkować wielki, nieskończony dług. Kolejny temat. Dalej gospodarka, dalej ekonomia, dalej Unia Europejska oraz utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym w kilku częściach kraju. To efekt protestu włoskich przewoźników, którzy rozpoczęli masowe demonstracje. Pracownicy branży transportowej z kilku związków mają strajkować do 13 grudnia i strajkują w taki sposób, że po prostu blokują drogi. Oczywiście katastrofy jeszcze z tego tytułu nie ma, ale w niektórych częściach Włoch tuż przed strajkiem ustawiły się długie kolejki do stacji benzynowych, kiedy kierowcy obawiali się, że protest paraliżuje też dostawy paliwa. Także we Włoszech też, jak widzę, można powiedzieć, skrajność wchodzi w nową fazę. Podobnie Francja, francuska gospodarka tonie, bezrobocie najwyższe od 1997 roku. Odsetek bezrobotnych w drugiej największej gospodarce strefy euro osiągnął w trzecim kwartale 10,9%. To najgorszy wynik od 16 lat. Zbliżone do historycznych rekordów, bezrobocie to nie jedyny negatywny sygnał. Kiedy ostatnio napłynął z francuskiej gospodarki, mamy to 11,2%. Taki mają oni tutaj status bezrobocia. No, w trzecim kwartale PKB Francji zmalał o 0,1% przy ujęciu kwartalnym, kiedy oczywiście spodziewano się wzrostu o 0,1%. Także bardzo ciekawe informacje dochodzą.
czasem emerytalnym to gospodarki. Zgodnie z nowymi przepisami OFE do końca stycznia 2016 roku będą pozbyć się akcji, bo mają ich w portfelach zbyt wiele. Sprzedaż w tak krótkim czasie papierów wartych kilkanaście miliardów złotych wstrząśnie giełdą. Akcje największych polskich spółek już tanieją i proces ten będzie przybierał na sile. Efektem wprowadzonych zmian będzie także odpływ z Polski składek. Obecnie ma bowiem wzrosnąć do 30% w 2016. Zamiast pompowały miliardy. Pieniądze, przekonywał nas Donald Tusk. Okazuje się, że wiedział, co mówi. Pieniądze wypompują z Polski zagraniczne banki. Już ja myślę, to będzie taki finał chyba. To, co jeszcze można ewentualnie zrobić w polskim społeczeństwie, to jeszcze właściwie zabrać to, czego już właściwie nie ma. Także są to kolejne metody abstrakcyjne. Temat rzeka Ukraina. Przede wszystkim to, co zwróciło moją uwagę, to jest to, jak szybko milicja i oddziały specnazu przejęły kontrolę nad centrum telewizyjnym w Kijowie. To jest bardzo ciekawe i bardzo istotne. Zobaczcie, jak wygląda właśnie rewolucja, właściwie proces rewolucji, prawda? Ludzie przede wszystkim chcą dojść do masowych środków przekazu i tu oczywiście pełna mobilizacja i w jakiś sposób zostało to i będzie najprawdopodobniej skutecznie blokowane. No ale Ukraina się nie poddaje. Ukraina podobno ma wrócić do rozmów z Unią. Janukowycz nakazał przyspieszenie procesu. No jest to trochę nieoczekiwany zwrot ogólnie, bo wydaje się, że jednak będzie to kierunek Rosja i ja nadal uważam, że to będzie Rosja, że te doniesienia, które się teraz pojawiają, są być może po to, żeby uspokoić trochę nastroje. No ale ja myślę, że jednak bardziej realizowane jest wielkie marzenie Władimira Putina. Związek, który on tutaj przewiduje, to właściwie pomost pomiędzy Europą a Azją i Ukraina jest mu do tego bardzo potrzebna. Janukowycz nieoczekiwanie odwrócił się od propozycji, która pozwoliłaby przystąpić do strefy wolnego handlu i stworzyć grunt do przyszłej współpracy politycznej między Ukrainą i Unią. Nie doszło do podpisania umowy, która była postrzegana jako wstęp do członkostwa w Unii. No to mamy w zasadzie nadal pad. No ale cóż, Unia Celna, Euroazjatycka Unia Celna jest postrzegana jako prekursor pierwszej Unii Euroazjatyckiej. Projekt Putina, który widzi relacje tej idei jako niezbędny element do jego historycznego dziedzictwa. Ten plan zmierza tylko do tego, aby dać Rosji sojuszników, ale stworzyć też możliwość podjęcia konkurencji z potęgami gospodarczymi. Oczywiście typowa wizja myślę obrazuje bardzo konkretnie, w jakim akurat poziomie mieści się, można powiedzieć, obecny sukces Putina. To, co teraz przedstawiam, to mapa Unii Europejskiej, na której pokazane są właśnie wpływy pomiędzy Unią Celną Euroazji a Unią Europejską. Na czerwono jest zaznaczone częścią Euroazji, czyli tam Rosja, Białoruś i Kazachstan. Na kolor różowy symbolizuje kraje, które są uważane za kandydatów do Unii Euroazjatyckiej, czyli Armenia, Tadżykistan i Kirgistan. Później mamy ciemno-niebieski, czyli 28 państw Unii, w tym prawie wszystkie kraje Europy Zachodniej i większość wschodniej część kontynentu. Także takie ogólne są, można powiedzieć, rokowania do akcesu do Unii Europejskiej. No i mamy jeszcze zielone państwa, które, jak się wydaje, mają wybór między Unią Europejską a Unią Euroazji. Wraz z Ukrainą mamy tutaj Gruzję, która zamierza przystąpić do Unii, ale jest też wymieniana jako potencjalny członek Euroazjatyckiej Unii Celnej. Także nadal trwa walka również o ten kraj. No, wizualnie duży czerwony obszar pokazuje, że Unia Celna ma już przewagę nad Unią Europejską, gdyż obejmuje bogatą w zasoby naturalne ziemię Rosji i Kazachstanu. Obecnie te trzy
Te trzy narody mają około 165 milionów ludzi i PKB na poziomie 2,3 biliona dolarów. Jeśli dodamy Ukrainę i Gruzję, będzie to około 205 milionów ludzi i około PKB na poziomie 2,5 biliona dolarów. Są to duże liczby, ale nadal wypadają blado w porównaniu z Unią, która ma ponad 500 milionów mieszkańców i PKB na ponad 16 bilionów dolarów. Chiny mają 1/3 miliarda mieszkańców i PKB na poziomie 8,2 biliona dolarów, a Amerykanie mają 313 milionów ludności i prawie PKB na poziomie 16 trylionów dolarów. Oczywiście to uwzględnia całą tą magię liczb, jaką stosuje Fed, no ale takie są mniej więcej sumy, które rządzą obecnie światem. No i jak widzicie, akurat Unia Celna bardzo dobrze funkcjonuje i właściwie nie obserwujemy teraz efektu końcowego, gdyż musi jeszcze nastąpić połączenie Unii Celnej, czy właściwie z Azją, czyli stworzenie się tak zwaną Unię Euroazjatycką, i to już jest ten element, który wchodzi do rządu światowego, który finalnie będzie miał właśnie taki kształt polityczny. I to, jak w zasadzie teraz rozgrywa Putin, jest oceniane i postrzegane w wymiarze takim historyczno-terytorialnym, ale nie patrzy się jakby na połączenia przede wszystkim związane z kasą, ponieważ mamy tutaj jeszcze troszeczkę inne spojrzenie na całą tą sytuację. Wiemy, że na Ukrainie jest sytuacja coraz bardziej napięta. Jest tam coraz więcej policji. Też Wiktor Janukowicz zapowiedział, że jest gotowy do podjęcia rozmów z opozycją. No, jest to wszystko oczywiście bardzo politycznie i PR-owsko przedstawiane. Tak samo Jaruzelski w stanie wojennym mówił o linii porozumienia i walki. To tak samo robi teraz Janukowicz. No, rozmowy władzy i opozycji leżą w interesie Ukrainy i aby do nich w ogóle doszło, tak? Właściwie warto rozmawiać. Wariant siłowy jest i na rękę, i na pewno jest nie na rękę Janukowycza i też nie na rękę Rosjan, gdyż już widać też po obecności polityków europejskich, że jakby oni będą, myślę, nawet militarnie będą gotowi w jakikolwiek sposób chronić tych swoich Europejczyków, tak? No bo jeśli Putin faktycznie kupił Wiktora Janukowycza, Ukraińców mogą czekać też trudne czasy, bo przed paroma tygodniami dyrektor Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Statystyki Rosji Wasilij Simeczera ujawnił wstrząsające dane ukrywane wiele lat przez Kreml. Cóż to takiego? No, mówi się o tym, że cała ta potęga rosyjska i cały ten, można powiedzieć, element planu tworzenia Unii Euroazjatyckiej jest budowany na gigantycznym kłamstwie, bo wychodzi na to, że sytuacja finansowa Rosji jest dużo gorsza, jak się to pokazuje, i tak właśnie przedstawia to tutaj dyrektor tego państwowego instytutu. Z liczb tych wynika, że gospodarka Rosji jest na krawędzi upadku. Urzędnik przed publikacją danych oświadczył, że nie chce dłużej brać udziału w kłamstwie i podał też się do dymisji. Według informacji, które przekazał, rosyjski wzrost PKB jest o 1/3 niższy od oficjalnego, podobnie jak udział inwestycji w PKB. Z kolei realna średnioroczna inflacja jest trzykrotnie wyższa od oficjalnej i wynosi aż 18%. Też oficjalne bezrobocie w Rosji wynosi 2-3%, realne zaś wynosi między 10-12%. Także takie są, można powiedzieć, rewelacje tego urzędnika. Kolejne. Według oficjalnych danych różnica między dochodami 10% najbogatszych i 10% najbiedniejszych Rosjan jest 16-krotna, także oficjalnie, a w rzeczywistości jest ona nawet 36-krotna. Także trochę pieniędzy się tam ukrywa. Ponadto różnica w dochodach między najbogatszymi i najbiedniejszymi regionami Rosji oficjalnie jest 14-krotna, faktycznie, uwaga, 42-krotna. Także rosyjskie Beverly Hills pewnie przebija największą biedę, także 42-krotnie, ja jestem zszokowany. To nie wszystko. W 140-milionowej Rosji żyje 12 milionów alkoholików, 4,5 miliona narkomanów i 1 milion bezdomnych dzieci, a skala przestępczości jest prawie 10-krotnie wyższa od oficjalnej.
Simichera ujawnił również, że rosyjska gospodarka poza surowcami nie jest w stanie produkować i eksportować praktycznie żadnych atrakcyjnych towarów. Wydatki na modernizację, które według rządowej propagandy wynoszą 750 miliardów rubli, zamykają się faktycznie w 30, przy czym większość środków i tak jest rozkradana. W wyniku tego realne efekty modernizacji są faktycznie 250 razy niższe niż oficjalne. Tak właśnie informuje nas niezależna.pl. Również Rosja ma problem. No pożyczać, ale to już jest w ogóle. Strefę wpływów chińskich, dlatego nie sądzę, żeby tutaj doszło do czegoś takiego. No ale dalej uważam, że Ukraina zostanie jednak w rękach Rosji. No, czas pokaże tylko, czy będzie to takie właśnie wszystko bardzo dynamiczne, czy też rozwiąże się to jakoś inaczej. Taką kolejną rzeczą, która skojarzyła mi się z obecną sytuacją i też z polityką tworzenia właśnie tej Unii Celnej, jest to, o czym informuje Forsal, mianowicie na terenie Białorusi wylądowały rosyjskie samoloty myśliwskie, czyli pierwsze 4 rosyjskie samoloty Su-27 wylądowały na lotnisku wojskowym w Baranowiczach na zachodniej Białorusi. Gazeta Nawiny, informuje, że wraz z samolotami do bazy przybył rosyjski personel obsługujący. To może być początek zapowiedzi Moskwy utworzenia na Białorusi rosyjskiej bazy lotniczej. Białoruskie Ministerstwo Obrony na razie nie potwierdziło informacji o przybyciu rosyjskich myśliwców. Co ciekawe, według wcześniejszych informacji napływających z Moskwy, rosyjska baza lotnicza miałaby znajdować się w Lidzie, w obwodzie grudzieńskim, a nie na Baranowiczach. Przybycie rosyjskich samolotów na Białoruś może mieć też pewien wymiar symboliczny, bo miało to miejsce 8 grudnia, kiedy minęła 22. rocznica rozwiązania Związku Radzieckiego. Putin generalnie traktuje to jako wielką porażkę, tak, upadek Związku. No i właściwie to, co widzimy, no to jest konsekwencja odbudowy właśnie tego historycznego imperium. Oczywiście, czy się to uda, ja myślę, że nie bardzo, gdyż niedługo wyjdzie, że jednak cały świat ma problemy finansowe, więc zobaczymy, jak to będzie dalej. Kolejna informacja to jest Fukushima. Dawno nic na ten temat się nie mówiło, także co nieco tłumaczeń strony Russia Today. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w oficjalnym oświadczeniu napisała: jeśli chodzi o rosnące ilości skażonej wody w miejscu zagrożenia, TEPCO powinna zbadać wszystkie możliwości jego dalszego zarządzania, w tym możliwość wznowienia kontrolowanych zrzutów, chodzi tutaj o zrzuty do morza, zgodnie z obowiązującymi limitami. Jest to tutaj w ogóle informacja, która jest bardzo mętnie przedstawiona i właściwie będzie tutaj zresztą ciężko w ogóle dojść do tego, jaka jest sytuacja, gdyż te informacje, które wychodzą, są przede wszystkim ubierane w taki język bardzo, bardzo, można powiedzieć, neutralny. Nic konkretnie nie mówią. Ale z tego, co akurat wyczytałem, można się dowiedzieć, że będzie podjęta próba z przeniesieniem jeszcze dodatkowo z wody, która jest obecnie magazynowana, wody do chłodzenia prętów paliwowych. I właściwie została stworzona grupa, która składa się z 19 ekspertów. Przybyli oni już 25 listopada, by sprawdzić właśnie postęp tych wysiłków likwidujących szkody. Także przed pójściem dalej będzie potrzebna zgoda opinii publicznej i właściwie takie kontrolowane usuwanie jest taką regularną praktyką na wszystkich obiektach jądrowych na świecie. Takie istnieje przekonanie, takie przekonanie się lansuje.
że kiedy się takie problemy pojawiają, to po prostu spuszcza się wodę do oceanu i wszystko jest ok. Także z tym się teraz oswaja ludzi, a mamy tutaj taki problem, który już, że tak powiem, od jakiegoś czasu staje się coraz bardziej poważny. Radioaktywny wyciek wody spowodowany uszkodzeniem reaktorów miesza się z wodami gruntowymi od czasu trzęsienia ziemi i tsunami w 2011 roku. Wtedy zniszczył systemy zasilania i chłodzenia elektrowni, doprowadzając 3 reaktory do stopienia i niszcząc budynek 4. reaktora. Dotychczas około 400 tysięcy ton silnie zanieczyszczonej wody jest przechowywana w około 1000 zbiorników na terenie Fukushimy. Przecieki i inne wady występujące w kilku zbiornikach wzbudziły ogólne zaniepokojenie na terenie. Że przecieki i inne wady występujące ogólnie nie są w jakiś sposób głośno komentowane. Mówi się ogólnie o tym, że nadal sytuacja jest pod kontrolą. No cóż, komentarze jeszcze oficjalne są takie, że sytuacja jest bardzo skomplikowana i że nadal są bardzo trudne kwestie do rozwiązania, które muszą być rozwiązane na tak zwaną długoterminową stabilność. Co to oznacza? Bo wydano raport urzędników z japońskiego Ministerstwa Przemysłu, który przedstawia sprawozdanie sytuacji wraz z takim komunikatem, że w Daiichi Fukushima może zabraknąć miejsca dla zanieczyszczonej wody w ciągu 2 lat, jeśli obecne plany nie będą w pełni wykonalne. Ja przypomnę, że obecnie trwa proces wynoszenia ręcznie, można powiedzieć, prętów paliwowych właściwie ze wszystkich 4 reaktorów i ten proces ma potrwać kilka lat. Tam było między 4 a 8, a całkowicie, można powiedzieć, usuwanie tych skutków potrwa jakieś 20 lat. No więc dowiadujemy się bardzo istotnej rzeczy, właściwie, która skraca nam ten czas do 2 lat. Także oni nie mogą tej wody w każdej chwili po prostu wypompować taką sobie żądaną ilość, a więc kolejna informacja, która, no, można powiedzieć, troszeczkę zawęża okres reakcji. Obecnie 400 ton wysoce skażonej wody jest produkowane na miejscu i właściwie w odpowiedzi TEPCO wymyśliło takie urządzenie testowe do automatycznego przetwarzania właśnie wody o nazwie, nazwali to ALP, ALP. No i właściwie to urządzenie ma za zadanie oczyszczać tą wodę, ale przede wszystkim z trytu. Uważają tutaj właśnie, cały artykuł skupia się na przedstawieniu trytu jako takiego największego zagrożenia, a przecież jest tam jeszcze cała ilość, cała masa różnych innych izotopów i też zagrożenie chemiczne, także dowiadujemy się tyle. No, wodę mogą składować jeszcze 2 lata, a przygotowuje się społeczeństwo do wylewania tej wody do oceanu. Kolejna informacja, która uważam wymaga komentarza, to już chyba nikogo nie dziwi. Snowden otworzył puszkę Pandory. No i mówimy teraz tylko o podsłuchach. Właściwie w mojej ocenie w ostatnim czasie niewiele mówi się o Ameryce, o polityce Amerykanów, o Obamie. Jest jakby żałoba po tej całej wpadce z, można powiedzieć, informacjami, których udzielił Snowden. Niewiele przebija się do mediów. Raczej widujemy postać taką grającą gołębia pokoju, właśnie w roli Putina, także no, co nieco o Obamie, gdyż po tym, jak wyszło na jaw, że wiele amerykańskich firm świadczących usługi internetowe pod wpływem obligacji prawnych współpracuje z Amerykańską Agencją Bezpieczeństwa Narodowego, no, wiele z nich stara się z tego jakoś wytłumaczyć lub pokazać, że są przeciwne takim praktykom. Dzisiaj amerykańskie media poinformowały o zawiązaniu nieformalnej grupy, która proponuje zmiany prawne na lepsze. Także o co chodzi, bo Snowden już jakby oswoił społeczeństwo z wszechobecną inwigilacją. Zresztą, co ciekawe i co też myślę, że warto uzupełnić akurat w tym miejscu, to jest to, że mnie trochę to dziwi, ponieważ Snowden przekazał cały dysk z tymi danymi, z tymi, można powiedzieć, rewelacjami dotyczącymi i podsłuchów, i różnych innych działalności kosmicznych, a także bardzo oczekiwany przez wielu internautów tak zwany plik końca świata.
i to, jak my to właściwie odbieramy, a właściwie jak nam pozwala się odbierać, wszystko jest jakby przekazywane no, przez gazetę, tak? Snowden powierzył wszystkie swoje tajemnice Washington Post i akurat my, opierając się na ich dobrej woli, co nieco odkrywamy te rzeczy, które właściwie już od jakiegoś czasu dostępne są. Także mnie to tak na marginesie dziwi, dlaczego Snowden nie ujawnił tego wszystkim, tylko jakiejś jednej gazecie, która, jak się oficjalnie podaje, ujawniła jakiś 1% dopiero tych informacji, które udzielił Snowden. No cóż, mówiąc dalej na temat zjawiska będzie tutaj widoczne jeszcze coś, co nieco powiedział w temacie. Mianowicie w ubiegłym tygodniu na antenie MSNBC no powiedział, że zamierza zaproponować NSA kilka reform nakładających samodyscyplinę i pomagających obywatelom Stanów odzyskać wiarę w agencję. A więc oswaja się obywatelów z tym, że obiecuje no. Sposób pokazywane przez Washington Post, przez Guardiana, bo to są dwie gazety, które bodajże posiadają wszystkie akta Snowdena. Także no, mamy świadomość już tego, że jesteśmy posłuchiwani, niemal każda komórka globalnie jest na podsłuchu. No i teraz to śmieszne specjalne dochodzenie dla ONZ, które rozpoczął referent organizacji do spraw człowieka i terroryzmu Ben Emmerson, czyli znany brytyjski prawnik, który powiedział, że prześwietli sprawę NSA i jej brytyjskiego odpowiednika centralę łączności radiowej. No i ma on zamiar określić, w jakim stopniu Ameryka i Wielka Brytania naruszyły normy ONZ-owskie podczas prowadzenia globalnej inwigilacji obywateli i liderów 30 państw świata. Także referat i rekomendacje ONZ-u będą gotowe do jesieni 2014 roku. Także no, mamy trochę czasu, aż oni zbiorą te wszystkie dowody, no i gdzieś tam w okolicach 14 coś nam na ten temat powiedzą. Do tego czasu oczywiście wiele się zmieni i być może nawet nie będzie to miało zupełnie znaczenia. No, Emerson znany jest jeszcze ze swoich demaskatorskich raportów o tajnych więzieniach CIA w Europie, o obozie Pentagonu na Guantanamo, o stosowaniu przez USA dronów do zabijania terrorystów, niby terrorystów. Także te raporty nie wywoływały jakiegoś specjalnego efektu, no, ponieważ one zostały napisane takim językiem prawniczym. Jeżeli chodzi o to właśnie, jak będzie wyglądał ten raport w przyszłości, właśnie raport tego Emersona, że spodziewają się tutaj komentatorzy raczej takiego prawnego sformułowania. No, mam nadzieję, że prawnego do tego poziomu, że łatwo będzie zbudować z nich oskarżenia i w tym momencie miałoby to jakikolwiek sens. Także jesteśmy podsłuchiwani. Ja myślę, że to była chyba by ostatnia informacja z dzisiaj. Ale nie ostatnia. Jeszcze chciałbym się z Państwem czymś wyjątkowo pochwalić. Mam tutaj jeszcze w planie powiedzieć co nieco o naszej nowej książce, o elementarzu dla budzących się z Matrixa. Powstała książka, która jest
wynikiem pracy wielu ludzi, którzy zajmują się w wielu różnych aspektach tej naszej rzeczywistości, badaniem po prostu otoczenia, badaniem świata i właściwie wnioski, jakie postanowili oni uzbierać, każdy tutaj mógł w jakiś sposób się na ten temat wypowiedzieć. Właśnie na zasadzie tego doświadczenia w celu budzenia ludzi z Matrixa, więc pokazywania tej alternatywy tego, jak świat mógłby inaczej być. Także jest to bardzo istotna pozycja, myślę, w ogóle dla wszystkich, którzy starają się studiować pojęcie Matrixa, czym jest Matrix, o co tutaj chodzi, dlaczego Matrixa nie widać i jak to się dzieje, że przecież żyjemy niby w jednej rzeczywistości, a jednak mówi się o tej alternatywie w jakiś taki sposób i też robi się pewne rzeczy z taką, a nie inną świadomością. Także tutaj dziełem właśnie ekipy Wolnej Ludzkości. Są tutaj również moje artykuły, także chętnych do poszukiwań, chętnych do informowania się w zakresie, zachęcam do przeczytania naszej książki. Także reklamę i odnośnik znajdziecie na wszystkich naszych portalach, również na portalu polskaświadoma.pl jest owy elementarz do przeglądania. Można sobie oczywiście wiele tego typu książek starać badać, gdyż jest to teraz bardzo istotne, żeby w jakiś sposób umieć w tym całym gąszczu informacyjnym odnaleźć się i też w jakiś sposób przełożyć tę wiedzę na jakąś praktykę, a też wydarzenia, które pokazuje jasno już w jakiś sposób kierują na takie tory alternatywnego myślenia, także no, przyszłość chociażby ta ekonomiczna nie rysuje się w tej takiej fazie, można powiedzieć, przejściowej, no, nie rysuje się zbyt optymistycznie, jednak warto szukać wiedzy właśnie spoza zakresu tego starego Matrixa i sięgać właśnie po te podstawy, które w przyszłości będą bardzo, bardzo znaczyć właśnie wiele, gdyż w oparciu o tego typu wiedzę będą powstawały właśnie takie grupy ludzi, którzy będą już, myślę, doskonale radzili sobie właśnie w sytuacjach, na przykład kiedy zabraknie na rynku pieniądza, prawda? Także elementarz dla budzących się z Matrixa, polecam naszą nową produkcję, polecam i zachęcam również do promowania książki. No, w tym programie myślę, to już byłoby wszystko. Zapraszam wszystkich tradycyjnie za tydzień. Przypominam o wyciąganiu wniosków samodzielnie, bez lęku, niepotrzebnych emocji i więcej informacji znajdziecie na mojej stronie polskaświadoma.pl. Także zapraszam do przeglądania portali. W tym programie to już wszystko. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam za tydzień. Piotr Globalny.